Partnerem dzisiejszego materiału jest marka Liocat, producent sprzętu dla graczy. Błędy to coś, co każdy z nas w sumie zna. Nie tylko w ulubionych grach, ale w innych gdzieś tam, jak się słyszało, że a, bo w tej grze stało się coś tam. Na przykład glitch z tego Sima. Są też gry, które ogólnie są jednym wielkim błędem. Jednak dziś raczej standardowo skupimy się na League of Legends. Jesteśmy po patchu 10.3, który wprowadził całkiem sporo nowości. Kolejne zmiany Akali, które mają ją zbalansować, choć przez 2 lata się to nie udało i wiele osób mówi, że te nerfy były po prostu za duże. Buffy w Sejuani czy chociażby Azira. I wiele w tym patchu się rzeczywiście wydarzyło. I o ile w tym filmie nie chciałbym się skupiać na tym, co w tej paczce zmian zostało zrobione dobrze, a co źle, a chciałbym zwrócić uwagę na mój ulubiony śmiechowy aspekt gier. Bo choć nie jest to sytuacja jak sprzed paru miesięcy, gdzie po patchu pojawiło się prawie 70 błędów, o czym swoją drogą robiłem wam materiał, pojawiło się kilka, które dla mnie są niezwykle ciekawe. Dlatego, że jeden z nich jest błędem, który naprawił exploit, czyli jest błędem, który naprawił błąd, ale nieumyślnie. Jest błąd, który wystąpił u wielu graczy, ale nie u mnie. Jest też ciekawy błąd na TFT, o którym mam wrażenie mało kto mówi. W sumie nie wiem dlaczego. Witajcie moi drodzy, ja jestem Rawwek i dziś porozmawiamy o 3 całkiem ciekawych błędach w League of Legends, które pojawiły się po patchu 10.3. Wielkie podziękowania dla osób, które wspierają na YouTubie i na Twitchu, to dzięki wam wlatuje kolejny materiał. Okej, zanim zacznę dzisiaj wspólnie z marką Liocat, przygotowaliśmy dla was mały konkurs. Ale po kolei. Spod skrzydeł Liocat wychodzą sprzęty dla graczy i nie tylko z różnego pułapu cenowego, jednak bardzo przystępnego. Produkty te są proste w obsłudze i posiadają unikalny wygląd charakterystyczny dla marki. Ci z was, którzy oglądają moje materiały już od jakiegoś czasu, na pewno kojarzą fakt, że ja jestem bardzo wybredny, jeżeli chodzi o słuchawki. I powiem szczerze, byłem mega pozytywnie zaskoczony, jak takie słuchaweczki tej właśnie marki mi odpowiadają. Więc co możecie zgarnąć? Pierwsza rzecz to ta oto klawiatura. Żeby mieć szansę ją wygrać, wbijacie na naszego Instagrama, oczywiście zostawiacie tam followka, żeby nie było. Do tego serduszkujecie ostatnie zdjęcie, będzie to zdjęcie konkursowe i tam piszecie po prostu hashtag Liocat. I ten konkurs będzie trwał sobie, no załóżmy tydzień do 15 lutego i 15 lutego wybierzemy z Marleną zwycięzcę bądź zwycięzczynię. Przepraszam, to nie było specjalne, po prostu język mi się splątał. Oczywiście, kto wygrał, opublikuje na Facebooku. Druga rzecz to ta oto myszka i będzie można ją zgarnąć dzisiaj na streamku. Nie wiem, zacznę 17, 18, tak jak zawsze, między 17 a 18 i gdzieś pod koniec ten streamek nie jest długi, nie 3-4 godziny, wybiorę sobie jedną osobę z czatu, która tą myszkę dostanie. Trzecia rzecz to te oto słuchaweczki, będzie można je zgarnąć jutro na streamie, czyli w niedzielę, czyli dokładnie 9 lutego. I na takiej samej zasadzie jak myszka. Z tym, że różnica jest taka, że streamek zacznę od 12. Także followek na Twitchu, bo to jest wymagane i tyle. Wejdźcie sobie jeszcze na stronę Liocatu, żeby zobaczyć, jakie tam są produkty. I cóż, życzę wam powodzenia w konkursie. Wracając do materiału. W League doświadczyliśmy wielu błędów. Serio, naprawdę było ich dużo, ale nie ma gier tego rozmiaru bez błędów. Pierwszy błąd, który dziś poruszymy, to błąd Jhina i jest to moim zdaniem najciekawsza kwestia z całego materiału. Ponieważ jest to błąd, który de facto naprawia inny błąd, ale nieświadomie. Ale po kolei. Pierwotnie błąd był przez wielu graczy po prostu nazywany mechaniką Jhina. O co chodzi? Umiejętność Jhina pod klawiszem Q, czyli Dancing Grenade, działa w taki sposób, że zadaje obrażenia celowi, na który go rzucimy i potem przeskakuje maksymalnie 3-krotnie. Oczywiście nie przeskoczy, jeżeli nie ma do czego. I w opisie umiejętności jest napisane jak byk, że jeżeli dzięki umiejętności cel zginie, następny skok granatu zada o 35% więcej obrażeń. Z tym, że tak nigdy do końca nie było.
No nie do końca wiadomo dlaczego, ale niekoniecznie trzeba było robić to właśnie w taki sposób i to był exploit. Bo wystarczyło robić to w taki sposób, że jeżeli granat miał skoczyć w czwarty cel, wystarczyło na przykład miniony, po których skakał wcześniej, dobić z W. Była to ciekawa mechanika, którą sporo mainów Gina po prostu wykorzystywało. I z tego co mi wiadomo, była to mechanika Gina, która była już na nim od momentu wyjścia, czyli bodajże 4 lata. I nagle ta mechanika po prostu zniknęła i umiejętność Gina działa tak jak powinna. I dla mnie jako osoby, która lubi tego typu zagadnienia, jest to bardzo ciekawe. Tym bardziej, że błąd został naprawiony chyba przypadkiem, albo przynajmniej tak się wydaje. Ponieważ w sekcji naprawionych błędów nie ma mowy o fiksie takowego błędu, plus Gin nie utrzymał zmiany tej umiejętności. Co w zasadzie daje nam dwie możliwości. Albo w patch notesach zapomniano tego dodać, albo coś, co zostało naprawione lub zmienione w tym patchu, miało wpływ na mechanikę Q Gina, co jest mega ciekawe. Choć przy grze, gdzie występuje tyle skryptów i mechanik, błąd, który naprawia się sam z siebie, no nie wróży dobrze. Być może stało się coś jeszcze, o czym nie wiemy jeszcze. Okej, drugi błąd dotyczy TFT. Jest to ciekawe, bo z tego co wiem, ten błąd pojawia się w sumie co jakiś czas. Na pewno kojarzycie karuzelę na TFT. To ten moment, w którym albo na początku startujecie równo ze wszystkimi, aby wybrać sobie postać na początek z konkretnym przedmiotem, lub moment, w którym wybierasz postać w zależności od tego, jak idzie ci w grze. Jeżeli jesteś na górze tabelki, na miejscu pierwszym lub drugim, wybierasz jako ostatni, natomiast jeżeli idzie ci nieco gorzej, to wybierasz odpowiednio wcześniej. I ma to jak najbardziej sens i gdyby działo się to na przykład odwrotnie, gracze, którym na moment karuzeli idzie gorzej, mieliby trudniejszą drogę do powrotu do danej konkretnej rozgrywki. Tylko co jeżeli na przykład ta mechanika byłaby omijana przez graczy? No właśnie, tak się dało jeszcze jakiś czas temu po patchu 10.3 zrobić. Nie widziałem, czy został dodany hotfix tego, czy nie. W każdym razie jest to bardzo niepokojące i wydaje się, że ten błąd ma bardzo duży wpływ na możliwość wygrywania w TFT i u tego, u kogo wystąpi, daje potencjalną, nawet sporą przewagę. I trzeci błąd, o którym dużo się mówiło na grupach facebookowych, nawet na Reddicie był temat, no wszędzie o nim było głośno, a u mnie się nie pojawił, to błąd zaktualizowany run pod kątem wybierania ich do rozgrywki. Problem dotyczył tego, że po patchu 10.3 nie można było zmieniać w żaden sposób run i do gry dostawaliśmy jeden z domyślnych zestawów już ułożonych i proponowanych przez klienta. I pamiętam chyba w momencie, kiedy na streamie testowałem seta na serwerze testowym PBE, taki błąd rzeczywiście występował, co prowadziło do dość śmiesznych interakcji, na przykład Diana z Glacia Lagmentem. I to w sumie ciekawe, bo to oznacza, że błąd z PB przeniknął do klienta w wersji alfa. Jednak, co ciekawe, u mnie ten błąd się nie pojawił, a ja mam taką tendencję do jakby trafiania tych błędów, które dotyczą większości czy ogółu społeczności. Serio, próbowałem każdą rozgrywkę od botów po Arama przez Normala czy Drafta, no jak nic nie chciał mi się ten błąd pokazać. Gdy pytałem was na streamku, sporo osób powiedziało, że tak, ten błąd u mnie wystąpił, miałem czy miałam właśnie ten problem. No ale niestety u mnie, nie wiem dlaczego, w żaden sposób nie chciał się ten błąd wyzwolić. No być może miałem szczęście, a być może nie. I aby nieco podsumować ten materiał, bo to nie tak, że chciałbym tutaj pokazać, że źle się dzieje z League of Legends czy coś takiego, bo w takiej grze jak Liga, chodzi mi tutaj o poziom rozbudowania, błędy będą i trzeba mieć tego świadomość. To chodzi mi tutaj o fakt, jak ciekawe czasami mogą być błędy, jak mogą dotyczyć rzeczy, na które nawet byśmy czasem nie wpadli i przy okazji jak trudną pracę wykonuje Riot, aby te błędy naprawiać. Dajcie znać, czy któryś z błędów u was wystąpił. Zapraszam jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie i wbicia na stronę Lioketu. I to tyle. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. Do następnego. Cześć.